Dzień dobry w kolejnym dniu. Zobaczcie, jaka mgła. Wczoraj popadało, no tak pół dnia padało, potem zrobił się upał, ale jest chłodno, powiem wam. Nie wiem ile stopni, chyba z 10. I taka oto mgła nad lasem, ale słoneczko wychodzi, dzisiaj ma być. Oj, koguty się witają, wszyscy się witają. A ja idę na kawkę, bo mi się robi kawka, bo jest 6 rano, wyszłam wam tylko nagrać mgłę i idę na kawę. No i zaczynać nowy dzień, więc zapraszam. Hejka, jestem już w domu. Czy ja w ogóle coś dzisiaj nagrałam? Nie wiem. W każdym razie na pewno nagrałam haul zakupowy z tego lumpa. Miałam wstawić te pranie, uprać sobie, to jeszcze nie wstawiłam. Nie mogę się ogarnąć. Ja dopiero wróciłam do domu, a jest godzina 16. I dopiero robię obiad. Byłam w Biedronce, zrobiłam zakupy. W ogóle takie miałam przeboje w Biedronce, ale nie będę już o tym opowiadać, bo nie wszyscy to zrozumieją, więc tam taka pani naklejki chciała, o tak, pani taka chciała naklejki w Biedronce, żeby odebrać z aplikacji, której nie działała i ekspedientka wstrzymała całą kasę, tą co ludzie stali i się zajęła jej telefonem i aplikacją, ludzie się denerwowali, klnęli, zostawiali zakupy na kasie. Masakra. Kupiłam ogórki, robię trochę mizerii. Robię kotlety ze schabu z kością i kartofle już mi się gotują. I będzie zaraz obiad i idę z koniem na spacer. No. Te ogórki jakieś takie bez smaku. No. Idę z koniem na spacer. Nie wiem, czego na łąkę dzisiaj jeszcze wyprowadzę, bo już jest czwarta, nim zjemy, nim pójdziemy, no może na godzinę go puszczę, zobaczymy. No i tyle. I dzień mi dzisiaj zleciał szybko, ale cieszę się, że tego vloga wam nagrałam, bo tak mówię, nagram, bo chcę sobie pranie. No i tak rano szybko nagrałam tego hola zakupowego z lumpa i mierzymy, ale oczywiście prania nie zdążyłam wstawić, a teraz już czwarta, to już mi się szczerze mówiąc nie chce. Tak. Zaraz mają przyjechać, bo dzisiaj trochę byli, coś tam porobili u nas. Mieli być od poniedziałku, wyszło, że będą od środy. Tak naprawdę będą od czwartku. Gorąco było, to nie chodzili do pracy. A z drugiej strony, wiecie, ten dach tam przedłużaliśmy i muszą zrobić. A z drugiej strony szkoda, bo wiecie, no Paweł ma 2 tygodnie urlopu, wziął specjalnie, ja i od jutra zaczynają, jutro czwartek, piątek, nie wiem, sobotę pewnie będą robić, nie wiem, zobaczymy. I tyle. No dobra, ja się biorę tutaj za już smażenie kotletów, bo szczerze wam powiem, jest godzina 16, ja dzisiaj zjadłam jedną taką małą kanapeczkę. I tylko to, nie miałam kiedy czasu nic jeść. I jak jechałam po Laurę z samochodem, bo z Pawłem jechaliśmy i po Amelkę, to chciało mi się spać. Po prostu zamknęłam oczy, tak o szybę się oparłam i prawie przykimałam, wam powiem. Pierwszy raz mi się w życiu zdarzyło to, bo jak ja z kimś jadę, to ja nie śpię, zawsze lukam. A to mi się jakoś tak dziwnie przykimało. No. Więc tak, no ale... Stres, emocje robią swoje. W nocy też kiepsko śpię. No. No i dobra. To tyle. No obecną chwilę. Nie zanudzam, nie przynudzam. Nie wiem, co ja później nagram, bo u nas tak się dzieje. Dzieje. Wszystko naraz. I ja nie mogę się ogarnąć z niczym. Po prostu jestem w takim niedoczasie. Miałam w ogródku, miałam ten szczypiorek wycinać, pietruszkę miałam wyciąć, wszystko miałam poszatkować, pomrozić, nie mam po prostu
kiedy tego zrobić, naprawdę. A jak mam chwilę, to już jestem tak zmęczona, że mówię jutro. Jutro, jutro. Ale może jutro się za to wezmę. No, zobaczymy. Jutro muszę też gotować dla nich obiad, bo dzisiaj to nie gotowałam, bo byli krótko. A jutro będą cały dzień, jutro muszą gotować dla chłopów obiad. Nie wiem, co ja jutro zrobię na ten obiad, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam koncepcji, nie wiem. Kebaby im chyba zamówię. I będę miała z głowy. Dobra. Koniec męczenia, idę. Może pójdziemy potem na... Znaczy z koniem pójdziemy na spacer, bo chodzimy. Może coś ze spaceru wam nagram, bo tak jak chodzę, do telefonu nie zabieram z sobą. Może coś mi się uda nagrać. No, w ogóle to już posadziłam Laurę na konia. Wiem, bo zaraz ktoś tutaj się mądry odezwie. Bo ja wiem, że na koniu się jeździ od... Jak koń skończy 3 lata. Ale był u nas, to znaczy nie u mnie, tylko do Tysiaja podjechał, bo on ją zna też. To znaczy później do nas przyjechał na chwilę jeszcze, ale akurat byłam z koniem u teściowej. On tam miał sprawę i akurat do niej podjechał i akurat ja byłam i tak wszedł, pogadaliśmy. Potem tutaj jeszcze z Pawłem na chwilę przyjechał, bo coś od niego chciał wziąć, pożyczyć. No i z nim rozmawiałam właśnie, ale to nie ten, co kupowaliśmy tego konia od niego, tylko ten, co nam załatwił od tego sąsiada, bo to znajomy od swojego sąsiada załatwił nam tego kucyka. No i z nim właśnie przyjechał tutaj, bo to wiecie, tutaj się znamy. No i przyjechał i zobaczył, mi, Boże, jak ten koń się poprawił, zupełnie inny, sierść ma ładną i tak dalej. I nie do poznania, że właśnie zgubił tą sierść już i taką ładną się zrobiła, że poprawił się wizualnie. No i ja mówię, że na temat takiej jazdy, no bo on też ma swoje konie, tylko nie ma kucyków, tylko ma właśnie duże konie, no dorosłe takie, no konie po prostu. Mówi, że sam chciał tego kucyka kupić od tych sąsiadów, ale mówi, no, że nie ma takich małych dzieci, kto by na nim jeździł, no to odpuścił sobie. A i tak miałko była, która się będzie teraz, nie wiem, kocić, cielić. Jak to się mówi, jak koń będzie miał małe. No będzie rodzić małe i sobie odpuścił. No i ja mówię, no ale mówisz, że ten, no na temat tego od jakiego wieku, nie? Bo wiecie, ma konie już x lat, w stajni pracował, wcześniej pracował w stajni przez 8 chyba lat, czy 9. Potem poszedł do innej pracy, ale konie ma od lat. I mówi, że to jest tak naprawdę, to jest taki, no taki trochę mit, no, że tam stawy, coś tam. Mówi, że od jakiegoś tam, od jakiejś tam od minimalnej takiej wagi, to takie dziecko może już jeździć, bo tak naprawdę jakbyśmy przyuczali konia i uczymy konia jazdy z jeźdźcem, to i tak wrzucamy na niego taki worek kartofli, no taki worek, Boże, piachu. To i tak worek piachu też waży te 20 przykładowo kilo i też ten koń się pod tym uczy jeździć, no już wcześniej niż ma 3 lata, tak on mi powiedział, czy to koń, czy to kucyk. No a Laura jest chudziuteńka, to ona też tam ma 20, tam chyba 2 kilo, chyba 22, no to wiecie, ona jest taka drobna, chuda i mówi, no to samo, co by uczył się jeździć z tym piachem po prostu. Ja go na początku przyuczałam, zakładałam mu te siodło, z tym siodłem sobie tam chodził, na spacery i tak dalej, tak dalej. A po Laurowca chodziłam, mówię, dobra, chodź, posadzimy cię, zobaczymy. Posadziłam ją, przyjął ją, pięknie ją przyjął, ten konik, ta kobyłka, bo to przecież dziewczynka. Przyjął ją super, nie denerwuje się, nic się ten, więc bardzo, bardzo fajnie. Się to ten, na początku tam Paweł coś tam mi zarzucał też ciężkiego i zarzucił, żeby tam zobaczyć, jak zareaguje, jak będzie miała taki ciężar na sobie, znaczy ciężar, no będzie kogoś miała na sobie, ale ona nic z tego nie zrobiła, to posadziliśmy Laurę, Paweł zszedł z nią, ja trzymałam, tak wiecie, Laurę, no i bardzo, bardzo fajnie ją przyjęła, więc Laura już jest zadowolona i na takie spacerki już chodzimy i tak samo ten znajomy powiedział, że niech jeździ, sadzać ją, niech uczy się, niech jeździ,
to na to, co gadają, to mówi, że to bzdury, można powiedzieć, czy na internecie piszą. No, mówi to, czy ona będzie jeździła, czy będzie worek piachu z tym koniem jeździł, to ona i tak na to samo wyjdzie, i tak na to samo wyjdzie. Wiadomo, że ona nie jeździ na tym koniu godzinami, tylko jeździ pół godziny dziennie, no bo ja ją posadzę, pójdziemy sobie do lasu w te i we w te i na łąkę ją wyprowadzam, rozbieram ją i to taka jest jazda, no to jazda jej. To tak naprawdę wychodzi to takie, wiecie, no, no pół godziny takiej jazdy. No. No ale już się uczy, już jest szczęśliwa, że już sobie, słuchajcie, jej powolutku jeździ. Więc tak. I tutaj mi nie piszcie, że coś tam. Bo ja się skonsultowałam z osobą, która ma doświadczenie na temat koni, która ma konie i wie, co mówi. Bo ja to, wiecie, ja mogę się nie znać, tak? Ja mogę sobie przeczytać coś i z internetu i robić tak, jak piszą na internecie. Ale ja rozmawiałam z osobą, jeszcze raz powtarzam, dlatego wam to powtarzam, bo zaraz będzie coś tam na mnie, że więc ja to skonsultowałam właśnie z osobą, która ma konie od X lat, ma po prostu na ten temat jakieś pojęcie. I tyle w temacie. To potem wam pewnie coś pokażemy. Może dzisiaj się przejdziemy. No może dzisiaj jeszcze pójdziemy, bo dopiero czwarta, zjemy obiad i pójdziemy. Dobra, idę smażyć kotlety. Siedzę sobie już na dworzu. Byliśmy z koniem i w końcu zapomniałam i nic nie nagrałam. Ale jest teraz na łące. No nie nagrałam jakoś tak mi. Nie wiem dlaczego. W ogóle to ciężko prowadzić konia i coś nagrać z telefonem, prawda? Bardzo ciężko jest. No bo ja tak muszę mieć jakby ręce wolne. No. Więc nie wiem. Musiałabym chodzić ze statywem, statyw postawić gdzieś, ale powiem wam, że muszę tak zrobić, pokażę wam może, nie wiem, jutro zobaczymy, bo poszliśmy do lasu z koniem, jak mu się w lesie podobało. On był taki zadowolony, ten konik w lesie, ta kobyłka, to ja jestem koniem, kobyłka w lesie. Aż tak przebierała tymi łapami, fajnie jej się chodziło, spacerowała i chyba dobrze jej było w tym lesie na spacerze. No widać było, nie, Laura, że jej się podobało. Tak, no nawet taka, wiecie, taka była, no taka podniecona była. O, to dobre słowo. I teraz co? Siedzę, ale idę. Bo tak, wiewiórce trzeba dać jeść, króliki jeszcze obrządzić, dać im sianka, dać im wody świeżej na noc, jedzonka i zakończyć, słuchajcie, ten dzień. Rybki jeszcze nakarmić, bo dzisiaj niestety nie dostały, bo zapomniałam, ale to nic. Nie muszą tak codziennie, dwa razy dziennie dostawać, mogą dostawać raz dziennie. I też przeżyją i tyle, więc ja idę ogarniać dalej te moje tutaj towarzystwo. Zobaczcie, kto odwiedził wiewiórkę. Pusia, a co ty robisz z wiewiórką, przepraszam? A co ty tam robisz, Pusia? Mi się wydaje, że tutaj jakaś mysz jest, i ona, bo ona jest łowna. Ona przynosi myszki, tak, ona jest bardzo łowna. I wydaje mi się, że tu jest jakaś myszka. Dlatego ona tutaj siedzi. O. Agentki. A Sonia jakiś patyk je. Jakiś patyk je. Sonia. Sonia. Widzisz? Jak Pusia pilnuje wiewiórki? Chyba się zaprzyjaźniły, co? Jak myślisz? No. Chyba tak. Ona, wiesz co, tu musi być jakaś mysz. Albo jakaś jaszczurka. Pusia, wychodzisz, czy będziesz tutaj siedzieć? Co? Z razem z kurą. Pusia. A, już. Wyszła. Jak to przyszedł? On mnie prześladuje, wiecie, on chodzi za mną wszędzie. W ogóle tutaj dostałam komentarz, że proszę pokazywać więcej kotów, bo mało kotów jest. No, on mnie prześladuje, on chodzi ze mną wszędzie.
Nawet jak się kąpie, to śpi na szafce na ręcznikach, bo się siedzi i dobija do łazienki. Wszędzie chodzi za mną. On mnie po prostu kocha, tak? No, kocha mnie po prostu, mnie kocha. Jak łębuszek? Tak. Kochasz mnie miłością bezwzględną, prawda? Moje śliczne, moje kochane. Co robimy? Co robimy? Tak, o Jezu, o Boże, ojej, jaka to miłość. A skąd ty masz taki patyk? No dobrze, no. Ojej, 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 ojej.